Obiecująco rozpoczęli sezon zawodnicy Tarnogórskiej Akademii Sztuk Walki Budokan. Z międzynarodowego turnieju Furo w Łasku wrócili z 3 złotymi i 3 srebrnymi medalami. To był turniej taki przygotowawczy przed większymi zawodami, które będą w kwietniu, w maju i w czerwcu. Dzisiaj przyjechaliśmy tak właśnie sprawdzić się, przetrzeć się. Ogólnie walki bardzo ładne, podobały się. Żeby poziom wzrastał i żeby móc go podnosić, to musi być konfrontacja. I o ile turnieje prowadzone są w miarę regularnie, to jest coraz lepiej. Z turnieju w Łasku ze złotymi medalami wrócili Oskar Miśków, Marcin Gliński i Bartłomiej Kalęba. Srebro w innych formach walki wywalczyło 2 pierwszych zawodników oraz debiutujący Samuel Myśliwski. No, moje walki były wyczerpujące, zawodników miałem na dobrym poziomie. Walki były techniczne, siłowe, też miałem silnych przeciwników. Był dobry poziom. W pierwszej walce miałem lekkie problemy, zremisowałem ją. Kolega bardzo dobrze kopał, to mi największe problemy stwarzało. No, w parterze sobie jakoś radziłem, dlatego też sędziowie stwierdzili, że był remis. Walki nie były najłatwiejsze, tam przeciwnicy byli bardzo silni. Trzeba było się mocno napracować jednak, żeby tam uzyskać wynik, ale udało się, także zadowolony jestem. Trener jednak nas dobrze przygotował. Z poziomu walk swoich zawodników zadowolony jest trener Paweł Ogórek. Mamy obiecujących zawodników. Tutaj można wymienić Oskara Miśkowa, który zdobył ostatnio Puchar Śląska w MMA. Dzisiaj zdobył złoty medal. Bartłomiej Kalęba, który również ostatnio na Pucharze, Super Pucharze Polski w brazylijskim jiu-jitsu zdobył brązowy medal. Dzisiaj startował również Samuel Myśliwski. Pierwszy raz startował, bardzo ładnie walczył z cięższymi od siebie przeciwnikami, starszymi, i wszystkie walki bardzo ładnie przewalczył, zajął 2. miejsce. Mamy też Marcina Glińskiego, który ma medale z Mistrzostw Polski w Sambo Combat oraz w brazylijskim jiu-jitsu, więc chłopaki są obiecujące, myślę, że będą sukcesy. Jakie korzyści daje trenowanie sportów walki? Oprócz, powiedzmy, umiejętności walki jako takich, to wiara w siebie, rozwój charakteru, szacunek, bo raz się wygrywa, raz się przegrywa, czyli konfrontacja również z własnymi emocjami, z sukcesem i z porażką. Często jest tak, że są to, szczególnie dla młodszych zawodników, są to pierwsze życiowe porażki i pierwsze życiowe sukcesy. Tak emocjonalne, no bo wiadomo, tam szkoła, tak, przedszkole już daje jakąś możliwość konfrontacji, tak, czy docenienia, ale tak emocjonalne przeżycia są często pierwszy raz, nie? I na tej bazie można, trener może później zawodnika wziąć pod pachę i mu powiedzieć: słuchaj, wygrałeś, przegrałeś, nie? Pracujemy nad tym. Czyli konsekwencja, rozwój takiej dążenia do celu i konsekwentnej pracy nad sobą. Tak? Również kontakty w klubie się umocniają, przez to też kontakty w ogóle w ramach organizacji. Także to same plusy. Nie? Same plusy. Ja nie widzę właściwie żadnych cech negatywnych. Bo te uprzedzenia, które oczywiście są, wiadomo, sporty walki, tak, jest to jakieś tam narzędzie, w czyje ręce ono trafia, te umiejętności i tak dalej, ale to ludzie, którzy się, powiedzmy, pod względem charakteru nie nadają, oni się wykruszają szybko. Nie? A ja ze swojego doświadczenia, moich chłopaków i zawodników, których widzę na zawodach, to widzę, jak niejednokrotnie, że tak powiem, nabierają ogłady. Tak? Sport, sztuki walki, konfrontacja sportowa zmienia ich charakterologicznie właśnie z takich wolnych strzelców w zawodników, którzy potrafią przestrzegać zasad, potrafią się dostosować do zasad, rozumieją ból przeciwnika, czyli ta empatia również wzrasta. Nie? To są takie rzeczy, które są bardzo ważne, nie? Których,
których na przykład w grach zespołowych trudno jest to osiągnąć, nie? A tu, gdzie mamy takiego bezpośredniego przeciwnika, to jest lepiej, nie? To się da zrobić.